Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go! Dobry wieczór, drodzy Państwo, chociaż ten wieczór taki nie do końca dobry. Nie dla nas, finał Ligi Narodów. Polacy przegrali ze Stanami Zjednoczonymi 0-3. Tak, tak, 0-3 i porozmawiamy już za chwilę o tym w studiu z moimi gośćmi. Oskar Kaczmarczyk. Dobry wieczór. Stały ekspert. Paweł Siezieniewski. Dobry wieczór, cześć. I na linii Jakub Bednaruk. Halo, halo, słyszymy się? Nie słyszę was. Ale my cię słyszymy. To mam nadzieję, że zaraz... Nie. Jest? No to git. Ale git nie było dzisiaj na parkiecie. My tak z Oskarem żartowaliśmy, że z takim przyjęciem przeciwko Stanom Zjednoczonym to jest nie do przyjęcia. Zgadza się, no nie będzie to łatwy program na pewno, bo nie tego się spodziewaliśmy przede wszystkim. I jeszcze ten finał pod tytułem 25-13 i po prostu poszatkowanie nas przyjęciu i w ogóle... Chyba się nie będę bał nazwać tego deklasacja w tym spotkaniu. No nie tego się spodziewaliśmy, ale jak tak sobie szukam pozytywów, lepiej taki mecz tu na tym turnieju w Bolonii niż za półtora miesiąca w Katowicach. To będzie ciężkie spotkanie, więc ja jeszcze chciałbym taką jedną małą rzecz, bo dostałem wczoraj bardzo miłą i sympatyczną wiadomość na Twitterze od użytkownika, kto się podpisał, Rudy, że nie jestem przygotowany do spotkania. Rzeczywiście graliśmy z Iranem na Mistrzostwach Świata, przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, każdemu się zdarza, a teraz musimy chyba przejść do... Bijesz się w pierś, pozdrawiam Rudiego, bo było tak, naprawdę nie byłbyś człowiekiem, gdyby w ogóle każdy z nas się nie mylił. No mylili się też dzisiaj nasi siatkarze. Właśnie. O rany, ja nie wiem, od czego zacząć. Nie chcę przechodzić do tych ocen, bo jak wystawialiśmy tutaj te tabliczki, to Oskar powiedział, że 1-0 wystarczy, więc miło dzisiaj na pewno nie będzie. Mówicie, że lepiej taki mecz teraz. No i pewnie będziemy to powtarzali, aczkolwiek mi niemiło patrzyło się szczególnie właśnie na reprezentację w tym trzecim secie, bo o ile dobrze, w pierwszym pogodziliśmy się z porażką, tak w drugim gdzieś tam odpalił Bartek Kurek, to zaczęło nam... iść, że tak powiem. Nie pamiętam, czy tam było 19-16 chyba. 16-19, tak, drugi set. Tak, prowadziliśmy. I potem przy 18-19 Oskar powiedział, Olek Śliwka, do zmiany. Czy ta zmiana powinna nastąpić wcześniej? No to... I czy to wiesz, bo to teraz będziemy po kolei gdzieś tam te klocki dowalić. Oczywiście nie jest Olek Śliwka tylko. Ten... Nie, absolutnie nie. Natomiast teraz... rozmawialiśmy z Pawłem o tym, że... Bo Olek Śliwka już był wcześniej do zmiany, natomiast staram się zawsze oglądać to spotkanie też myśląc, co ma Nikola w głowie i oglądać każdego pojedynczego zawodnika w sposób taki bardzo ocenowy i merytoryczny. I mecz Olka Śliwki w jego wykonaniu był taki, że trzy złe rzeczy, no to do zmiany i w momencie, kiedy ta zmiana prawdopodobnie miałaby nastąpić, to robi dwie dobre. No i to jest taki moment, w którym trener sobie myśli, dobra, przełamał się, nie? I za chwilę znowu dwie, trzy rzeczy, które gdzieś tam potęgowały się na tą negatywną ocenę, ale on co jakiś czas dawał sygnał, że kurczę, no jednak gram w tym meczu. No i... Ale nie... też, Oskar, tak jak rozmawialiśmy, no. Ciężko było złapać ten rytm taki meczowy, ten punkt zaczepienia. Nie zagrywali na początku w niego, szukał siebie w każdym elemencie. Później dostał dwie, trzy trudne piłki gdzieś tam z pola ciągnięte. No i wiadomo, że wtedy jest ciężko być jakby pod prądem jakby w trakcie spotkania. No a czy ta zmiana powinna nastąpić wcześniej, no to możemy teraz już tylko dywagować. Tak. Prawda jest taka, że mieliśmy 19-16 i tak jak nawet oglądaliśmy sobie to spotkanie, to stwierdziliśmy, że jest dobrze, bo wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą we własnych rękach. Po tym przegranym tak naprawdę, czy na własne życzenie drugim secie, no ten trzeci set całkowicie zamazał nam obraz tego spotkania. Okej, Amerykanie byli lepsi w każdym elemencie. Nie mieliśmy dzisiaj argumentów sportowych za bardzo, żeby zaczepić się i podjąć z nimi walkę jak równy z równym. To były zupełnie dwa inne spotkania niż ostatnie spotkanie, które zagraliśmy z nimi. A ja złapię punkt zaczepienia, ale to za chwilę. Natomiast chciałem powiedzieć, że z tym Olkiem, bo my musimy być dzisiaj bardzo tacy ostrzy, jeśli chodzi o grę naszego zespołu, ale my musimy podkreślić, że Amerykanie dzisiaj zagrali niesamowicie dobrze, przede wszystkim z bardzo dużą kulturą
taktyczną, bo mówiłeś właśnie, dlatego tak mi od razu to przyszło do głowy, że Olkowi było ciężko też trochę w tym meczu, bo Semeniuk ma 20 przyjęć, wchodzi Bednosz i ma 8 przyjęć. Tam było ewidentnie widać, że oni na początku jeszcze sobie testowali, a za chwilę poszło jedna za drugim Semena i Semen nie miał życia w tym meczu, poprzez zagrywkę. Tak. Grali bardzo dobrze i ten moment, w którym straciliśmy przewagę, to jest de facto jedna kapitalna obrona Szodziego, bo Bartek Kurek w tym momencie był na pojedynczym bloku, i kończy kontrę Ensing. No, oni po prostu byli podnieśli nam bardzo wysoko poprzeczkę. Mówiłem ci to wczoraj, że to będzie wysokie próby, test i niestety go oblaliśmy. No właśnie widzicie, to ja też miałam gdzieś to pytanie takie, czy to był po prostu najsłabszy mecz Polaków, czy to był tak wybitny mecz Stanów Zjednoczonych, i to pytanie do Kuby, który gdzieś tam jest, mam nadzieję, jeszcze z nami. No właśnie tak, to ja wolę z wami rozmawiać, bo mogę przerywać w środku zdania i się tam pierdzielać to wasze tam przemyślenie. A ja muszę zrobić długopis. Oskar, podobno na ostatnim naszym spotkaniu podobał ci się mój kapelutek. Ja przygotowałem się inny. Na Mistrzostwa Świata już się przygotowujesz. I będzie meksykańska fala. Ja się tak odniosę tam do tych paru myśli, które się rzucili. Czy ktoś powinien wejść wcześniej czy później? Uważam, że bez względu na to, jaką szóstką byśmy wyszli, to mecz byłby podobny, bo tak to dzisiaj wyglądało. Kolejna sprawa, my rozmawiamy o jednej piłce w meczu trzysetowym, mówimy o jednej piłce, kiedy się mamy zaczepić albo nas ma nie być. Czy tam o dwóch, no. My mówimy o trzech setach, gdzie ten pierwszy set, gdzie nie wiem, to chyba do 10, bo ja jechałem, oglądałem, nie oglądałem, bo ja w aucie jak jadę, to nie oglądam, ale widzę, ta żona opowiadała połowę seta pierwszego, że trzy czy cztery obrony na początku, po pozytywnym naszym przyjęciu, oni kontrują i tam dwa auty raz zblokowali, więc oni te kontry jeszcze więcej mieli i nam pozwalali jeszcze utrzymać się punkt za punkt. Teraz, czy patrzysz na te statystyki i oni nam zaserwowali to, co mieli zaserwować, myśmy dopadli tego Russella, ale patrzę na TJ-a, TJ przyjął 7 razy na 29%, tylko że oni w drugim secie, bo tu mam statystyki przed sobą, mieli 20% w przyjęciu, 60% w ataku. To jest set, który myśmy nie mieli prawa przegrać, jeżeli chodzi o liczby. Tylko też teraz tak, pamiętajcie jedną akcję wtedy, co już tak złapał nam Kurek. Janusz w pewnym momencie zrobił to, co miał robić, czyli szukamy lidera i Kurek dostaje chyba 5 piłek z rzędu. 4 albo 5. Tam jednej chyba na sam koniec kończy i dopiero wtedy się zaczyna odwracanie. Na dzisiaj problem jest taki, że my, Iran, ty Oskar powiedziałeś jedną mądrą rzecz w ostatnim naszym spotkaniu. O, jedną, znaczy, no, przez 10 programów. Wiele mądrych, ale to zapamiętałem, że Iran nie umiał z nami wygrać jeszcze, a powinien. Znaczy powinien, miał dużo szans, a nie wygrał, a dzisiaj Amerykanie nam zrobili duże kuku. Jeszcze jedna sprawa. Zwróćcie uwagę, mówimy o tym, że cały czas Amerykanie mają problem na tym ataku. Mają zawodnika, który się nie umywa. Nie wiem, czy on by miał, jakbyśmy o nim mówili rok temu, czy on by miał miejsce w jakimkolwiek zespole plusligowym w szóstce, bo to facet z izraelskiej ligi. Ale dzisiaj to, co zrobił Christiansen. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, była taka akcja, gdzie Śliwek się pogubił, szedł na potrójny na lewy, a Christiansen z czwartego gubił jest i dostaje bez bloku prawie piłkę. Później wszystko dostaje na pojedynczy, bo my się bardzo mocno skupialiśmy na tej lewej stronie, a on sobie hasał jeden na jeden. Nie ma zawodnika, który jest na takim poziomie, który sobie nie da rady jeden na jeden. No i teraz zaczął się problem, bo zaczęli wszyscy punktować. No później, ja nie wiem, co się wydarzyło w tym, jak będzie, to Oskara już prosiłem o ten mecz z tyłu, jak będzie nagrany, bo obejrzymy sobie go z tyłu, jak te asy wchodziły, bo ja mam wrażenie, że te asy wchodziły na 100 na godzinę, takie miałem wrażenie. Nie przy 120, tylko przy stówce w dobre miejsca, jak ta TJ rozstrzelał. Między, do linii, do drugiej linii, między i tak po kolei nas strzelał. Więc na dzisiaj ja widzę jeden problem, który może być duży i Nikola musi nad tym zastanowić, dlaczego my z biegiem czasu gramy słabiej, a nie lepiej. Bo tak to wygląda.
Oczywiście nikt nie będzie panikował, bo teraz to są takie niezręczne, to są takie programy, że my musimy powiedzieć parę słów, a zaraz wiesz, przeczytam, jak ty przeczytałeś, że się tam nie znasz na Twitterze, to ja się przeczytam, co się mądrze, skoro ja nic nie wygrałem. Ale na dzisiaj wyglądało to źle i chłopaki na pewno zejdą do szatni i powiedzą, no myśmy nie mieli punktu zaczepienia. I na dzisiaj Amerykanie nam pokazali miejsce tak, że to zabolało mocno. Słuchajcie, nie, na spokojnie, no. Czat już zwolnił trenera, to już nie ma o czym gadać. To na luziku. Jak nie wygrałeś, to może wygrasz, wezmą ciebie może. Ale słuchajcie, bo ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj właśnie łączy się to wszystko, że ja mam punkt zaczepienia do meczu grupowego. Że Amerykanie grali bardzo podobnie w tamtym meczu i my mieliśmy ogromne problemy zatrzymać Amerykanów w ataku, tylko tam uratowaliśmy się zagrywką, bo my ciągle w tamtym meczu goniliśmy. Okej, okay. I tym, że nie było Christensona? Fenomenalnego kurka. I mieliśmy fenomenalnego kurka i trochę lepsze skrzydła w tamtym meczu. Natomiast nas tam obroniła zagrywka, w ważnych momentach przełamywaliśmy. W drugim secie to był Śliwka, później był Bieniek, ale my ciągle ich goniliśmy. A dzisiaj nie mieliśmy już w ogóle, już nawet tego, chociaż my statystycznie, jak to Kuba powiedział, 40% w przyjęciu u rywala, znaczy, że dobrze. Natomiast do tego drugiego seta nie mieliśmy prawa wygrać, ale my popełniliśmy 11 błędów w drugim secie. Więc co z tego, że oni nie przyjmowali i natomiast my oddawaliśmy pół meczu, pół seta swoimi głównie zagrywkami. Problem tego w tym meczu był i ten punkt zaczepienia, o którym mówimy, jest taki, że nie mieliśmy ani jednego skrzydłowego, który coś grał równo. Bo mamy Bartka Kurka, który zagrał kapitalnego drugiego seta, natomiast pierwszego seta zaczął na zero. Mhm. Pierwszy set Semeniuk miał 0% efektywności w ataku, Śliwka 20%, a Kurek 25% na minusie. Nie mieliśmy skrzydła. I to jest po naszej stronie siatki. Oczywiście nie mieliśmy przyjęcia, bo to jest nasza już bolączka ogromna i Kuba mówi o tym, że to jest pytanie do Grbicza, dlaczego tracimy. Obrony też nie było. Obrony nie mamy i długo chyba jeszcze mieć nie będziemy. Ale słuchaj, mamy środek. Zaraz coś pozytywnego w tym meczu. Tak, są pozytywy. Tak, oczywiście. To może przejdziemy do ocen i zaczniemy od środkowych faktycznie, żeby zrobiło się chociaż ciut, tak wiecie, cieplej w naszym studiu i to dosłownie. Pozytywnie bardziej. Który Kuba środku? Kochanowski? Ja obu daję czwóreczkę. No. Dla obu czwóreczkę, bo oni byli w ataku, byli na zagrywce. Może Bieniek mógł dać trochę więcej na tej zagrywce, ale też nie oczekujmy od gościa ciągle 7 asów. Natomiast no, nie możemy dać im więcej, bo mamy w całym meczu dwa bloki, tak, punktowe i nawet nie wyblokowujemy tych Amerykanów, ale tak bardzo podobnie było tam w meczu w tym pierwszym. Ich ta szybka gra, ta kombinacja, że tak jak właśnie Kuba zwrócił uwagę, my bardzo mocno pchamy się do pomocy tą naszą pozycją numer 4, bo tak, jak nie skaczymy w opcji, to nas hulają środkowym i pierwszym tempem. Jak zaczynamy skakać, to zaraz pojawia się dwa razy pipe i musimy znowu wywariować, bo nie wiemy, co się dzieje. Więc zagęszczamy na jednej stronie siatki, no to pech, jedzie NSYNC. Tu bym się przyżył, naprawdę mieliśmy problem tego typu, że Śliwka nam przelatywał, bo te ataki nie były mocne, ale on nam przelatywał w tym momencie, jak nadrabiał. Ale środkowi byli w tym meczu, tylko tak. Że środkiem się niestety... No, mieli oczywiście mało możliwości do grania i do wykorzystania ich, ale i tak łącznie razem zaatakowali 15 razy, więc to, co mieli zrobić, to zrobili, więc ciężko się czepiać. 1,67, drugi tak, 56. Dokładnie. Kuba, ile od ciebie dla naszych środkowych? Nie, no, tutaj się nie będziemy kłócić, bo tu jest dobrze, bo co mogło być innego. Jak Oskara, co powiedziałeś odnośnie tych błędów w drugim secie. Jeżeli przeciwnik przyjmuje ci na 20%, no to znaczy, że nie warto iść na pełną moc chyba, prawda? Tak. Chodzi ci o to, iść na pełne ryzyko, bo jeżeli przeciwnik jedzie na 60% przyjęciu, a po tym przyjęciu pozytywnym jedzie na 70% w ataku, no to mówisz sobie, okej, no nie ma wyjścia, trzeba kopać, bo inaczej obracają. A jeżeli przeciwnik nie przyjmuje, a i tak gra na wysokiej, no to nie oddajesz. I tu jest mój mały taki też problem, który zauważyłem, my troszeczkę zaczęliśmy panikować. To, co było w czwartym secie z Iranem, to co teraz, nagle ja nie czuję, żeby taka była jakaś duża presja na tych chłopakach, albo jakaś taka, nie wiem, pompowanie, to nasze pompowanie balonika. Nie, ja dzisiaj dla jednego portalu powiedziałem, że słuchajcie, to są 4 zespoły, które się na 90% spotkają na większości dużych imprez w półfinałach. Te, które są teraz.
A kto wygra? To jest kwestia miesiąca. Raz wygra Francja, za chwilę wygra Polska, za chwilę wygra ktoś, wiesz, Brazylia, jak wróci do grania. Stany nie wygrywały dużych imprez, ale one też są w stanie to zrobić. Ale u nas wygląda to tak, że z tamtej strony chłopaki się bawili, a u nas było tak, kurde, szukamy lidera, dobra, jest Kurek, dobra, mamy Kurka. Szukamy Semena, no dobra, to mamy Semena. W sensie takiego szarpania się troszkę i takiego, chyba tracimy głowę w takich momentach, że oczekujemy, ja nie oczekiwałem, żeby wygramy. Oczywiście oczekuję jako kibic, że będziemy wygrywać, bo jesteśmy mistrzami świata, ale też nie przesadzajmy, że tam jest taka ogromna presja, a u nas mimo wszystko trochę te nerwy, mi się wydaje, że tymi nerwami tego drugiego seta przegraliśmy, że nagle prowadzimy 19-16, wszystko ok, ale jak już doszli na równo, no to już było niedobrze, bo a wynik 20-20 to jest dobry wynik. Dobra, powracamy do Kanowskiego, Bieńka 4-4. Grazie. Ale widzicie, skoro mowa o nerwach, to w nerwach, może w emocjach, o tak, zobaczyliśmy też chyba dzisiaj pierwszy raz Nikolę Grbicza, bo tam zanim pojawił się w obrazku, to już było słychać przez telewizor, że ktoś tam mocno i groźnie krzyczy tak naprawdę. Myślicie, że dzisiaj faktycznie ta głowa zaparowała i trenerowi i tak naprawdę no, to się przeniosło gdzieś na zespół? Czy nie dźwignęliśmy tego mentalnie, czy jednak zostańmy przy tej stronie sportowej? No to się wiąże, tak, bo jak ci nie idzie i nie grasz dobrze, no to ciężko, żeby funkcjonowała też głowa, ale to jest to, o czym ty też, Paweł, mówiłeś, oglądając ten mecz. Amerykanie na luziku, tak. Wiesz, chill, a u nas była spina. To samo Kuba przed chwilą powiedział, że imponował ten spokój amerykańskiego zespołu. Oni grali, nawet jak przegrywali te 16-19, tak jakby wiedzieli, że zaraz spokojnie, my zrobimy swoje, dzisiaj jesteśmy lepiej dysponowanym zespołem, zaraz wrócimy do gry na właściwe tory. I tak mam wrażenie, że my trochę dzisiaj za bardzo chyba też dostosowaliśmy się do tego spokoju Amerykanów. Mi brakowało takiego nieszarpanego, ale takiego jakiegoś zrywu, większego ładunku takiego emocjonalnego, takiego energetycznego, żeby było widać tą złość na twarzach naszych chłopaków. A w pewnym momencie mam wrażenie, że my dostosowaliśmy się, a Amerykanie byli naprawdę spokojni, a do tego jeszcze właśnie się świetnie bawili, mieli taki swój ten amerykański luzik i to im naprawdę dzisiaj super współgrało. Co do Grbicza, no nie chciałbym powiedzieć, że on się podgotował po tym spotkaniu, no chyba czuł też w pewnym momencie bezsilność albo chciał po prostu wstrząsnąć zespołem w odpowiednim momencie. I to się udało nawet na chwilę, to właśnie w drugim secie. Drugi set 11-12 właśnie podczas przerwy, taki dłuższy i bardziej, że tak powiem, męski i agresywny monolog ze strony trenera Grbicza. Więc no, na chwilę to przyniosło zamierzony efekt, ale tylko na chwilę. No. Ja bym nie dowalał w ogóle, nie dokładał tego do ognia czegoś więcej, nie nadinterpretował sytuacji. Każdy trener w trakcie meczu czuje też coś, czego my nie czujemy, czyli energię drużyny, to, co się dzieje na boisku, patrzy na siatkarskie elementy i czuje też to, co się dzieje na boisku. I rzeczywiście my trochę tacy śnięci byliśmy. Nawet była taka dyskusja, rozmawialiśmy, że to nie jest ten ładunek energetyczny, który widzieliśmy w meczu w fazie grupowej. I on szukał sposobu, żeby pobudzić ten zespół. Natomiast tam też oskarmiliśmy swoje problemy, a mimo to przetrwaliśmy i wyciągnęliśmy, przeciwstawiliśmy się, ale mieliśmy argumenty sportowe. Słuchajcie, tak w tamtym meczu, oprócz tego, że nie mogliśmy zatrzymać Amerykanów w ataku, no to było, to samo było dzisiaj, natomiast w tamtym meczu mieliśmy takie coś, co mi imponowało, dlatego wczoraj też o tym mówiłem, że to był dla nas najlepszy mecz, chociaż siatkarsko nie był najlepszy, to było tak. Jak miał moment słabości jeden skrzydłowy, to ciężar został przerzucany na drugą stronę. Jeżeli ta strona zaczynała gasnąć, to już ciągle skakaliśmy, jakby nazwijmy to, z kwiatka na kwiatek, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby przełamać Amerykanów z czynnikiem wspólnym zagrywka. Dzisiaj nie mieliśmy ani jednego skrzydłowego, który grał chociaż przez chwilę, Bartek grał w drugim secie, ale nie mieliśmy tego takiego punktu zaczepienia. Ja sobie tak cały czas, słucham, co wy myślicie, my ciągle jesteśmy w defensywie, bo nie przyjmujemy zagrywki. I to jest jeden aspekt, który już jest duży, dla nas to jest bardzo duży problem. Natomiast drugi problem jest dla mnie jest ten moment, na ten moment taki, że różni, bo Amerykanie też nie przyjmowali tej zagrywki, tylko że u nich ta piłka przyjmowana jest na 4 metr do góry, bardzo dużą parabolą, a u nas to jest po prostu takie randomowe, lewo, prawo, nisko. Marcin Janusz dwoi się i troi, żeby cokolwiek z tego zrobić. No dobrze, a to skoro powiedziałeś Marcin Janusz, to może ocenimy Marcina Janusza za to spotkanie. Tu dostanę znowu pewne kwieciste, ale dla mnie ocena 5 na dzisiaj. Ja 4,5. Kuba? Za to piątka, bardzo dobrze?
Bardzo dobrze. W pierwszym secie 67 po dobrym przyjęciu, w drugim 86. Dlaczego my mamy karać chłopaka za to, że my mamy przyjęcie na siódmy czy szósty metr latający lewo-prawo? Jak ma piłkę, bo ja też zastanawiam się nad tym wczorajszym, że mówię, że my ciągle zmieniamy punkt widzenia. Mówimy tak, no nie mamy przyjęcia. Naszym problemem jest przyjęcie. Janusz ma utrudnione zadanie, no ale nie grał dobrze, no bo nie miał środka, bo to nie było jakieś uaktywnienie wszystkich skrzydeł. A co on ma robić? Co on ma sobie dopychać tą piłkę do tej siatki? Nie, no te cyfry go bronią. Co? Poza tym w pewnym momencie ukrycie Bartka, schowanie go i odkurzenie go w dobrym, że tak powiem, momencie seta. To, że Bartek nam wrócił, to jest też zasługa Marcina. Dobra współpraca ze środkowymi, niezłe wybory. Myślę, że nie przestraszył się przede wszystkim, że po drugiej stronie stał Christensen. Oczywiście. I stąd też moja ocena, bynajmniej dobry z plusem. No. No i ja powiem jedno jeszcze takie, że nie możemy wymagać od rozgrywającego nadludzkich rzeczy. On swoje w tym meczu zrobił. To, że Nikola go zmienił w trzecim secie, wydaje mi się, że po prostu szukał czegokolwiek, jakiejkolwiek zmiany rytmu. Natomiast tułów generalnie, no 67 w pierwszym, 86 w drugim, to są dużo lepsze cyfry niż mają Amerykanie. Kuba, przekonali cię, chłopaki? Znaczy nie, bardzo dobry bym nie dał, dlatego że mecz jest przegrany 3-0. Żadnemu zawodnikowi nie mogę dać bardzo dobry, bo po prostu, wiesz, tak przegrywasz 3-0, to nikt nie, po prostu nie. Ale mogę się zgodzić z Oskarem, że to był lepszy, może być lepszy mecz niż z Iranem, który był wygrany. To, że bardzo dobrze, to mnie... Rozumiem, razi w oczy przy przeporażce do 13 w trzecim secie. Ale wiesz co, to nasi widzowie pytają, że skoro piątka dla Marcina Janusza, to Christensenowi ile byś dał? Czy skali wystarczyło? Szósteczkę. Okej. To nie sądzisz, że wtedy ta dysproporcja jest słuchajcie, mocna? Bo tutaj tak trochę jestem twardo, siedzę w tym wszystkim, bo ja chcę pokazać, że nie zawsze rozgrywający ma narzędzia do tego, żeby pokazać, albo grać dobrze, no bo moja sytuacja na boisku nie wymaga. To, że drużyna przegrywa, może Kuba ma rację. Czwórka jest jakby najbardziej rozsądna, ale idę trochę na małą wojenkę, że tak powiem. Broń Marcina Janusza, bo zrobił wszystko, co mógł w tym meczu. Jedna rzecz, którą mnie się zastanawiałem w trakcie drugiego seta, to był fakt, że pierwszy atak Bartka w tym meczu był przy 10-10. I teraz tak, z jednej strony rozumiem, że po wczorajszym meczu potrzebował trochę sam Marcin Janusz złapać rytm. Z drugiej strony Bartek tego seta zawalił, bo miał zero w ataku, ale drugiego już grał bardzo dobrze. I tutaj mogę zarzucić, że kurczę, no nie wprowadziłeś swojego najlepszego gościa od początku. Ten wybór, jak to się mówi o rozgrywających, no był, nie obronił się. Ale natomiast... A teraz nie wiemy, czy to była decyzja Nikoli. No właśnie, że... chciałem o tym powiedzieć. Czy to tu już zawsze jest głębiej, nie? Z Iranem wprowadź go do meczu na 3 razy na pojedynczym, żeby wszedł sobie w mecz. On nie wszedł, bo to było dobre piłki na pojedynczym. Tak. A teraz no, może na przykład wprowadź innego ukryj, daj mu się pokręcić troszkę po boisku. Tego nie wiemy, bo to ani Nikola tego nie powie po meczu, ani pewnie Janusz, bo tak to jest, że tak po prostu są decyzje przed meczem. Ale dlatego tą różnicę widzę między Christiansenem na przykład. Te pipy tyłem z trzeciego metra, ta krótka z tyłu na kontrze, to krótka z dogrania do czwórki i idzie Kochan za rozgrywaczem. Jest Kurek, który ma ręce, a on się nie boi ze Smithem grać z dogrania do czwórki, gdzie każdy rozgrywacz dostałby po uszach za takie wgranie, a on się po prostu nie bał. I to mi imponuje o Christiansenie, ale dlatego mówię, ja uważam, że Janusz zagrał lepszy mecz niż z Iranem, ale na czwórkę. Dobrze, że powiedziałeś o meczu z Iranem, bo też było takie nawiązanie, że czym myśmy mogli się tego spodziewać. Czy właśnie może mecz z Iranem był zwiastunem? Może był, Oskar, bo sam mówiłeś wczoraj tutaj w studiu o tym właśnie naszym przyjęciu, o tych statystykach ogólnie, jak źle to wygląda. Przechodzę tym samym powoli do naszych przyjmujących też, bo oceniając Olka Śliwkę powiedziałeś, że wyłączasz z tej oceny przyjęcie. To włączą. No i no właśnie, to chyba trzeba włączyć na przyjęcie u przyjmującego. No nie, no źle, no dwójeczka. Dwójeczka. No maks. No nie, no, wczoraj z Kubą łączyliśmy się i mówi, że wynik bardzo słaby, 33% chyba było. Olek dzisiaj ma 21. 3 zepsute zagrywki z 4. Nie, no to chyba pała się należy, no niestety, ale...
3 na 4 w zagrywce, 21 w przyjęciu. Rozmawialiśmy o tym, że już w trakcie drugiego seta rozmawialiśmy, że trzeba go zmienić. No nie dał nic. Tak jak mówię, no na 5 zagrań jedno było dobre i dawał nadzieję, że coś tam się jeszcze załapie, ale no nie był to meczolka na pewno. No ja muszę się zgodzić ze Skarem. No nic innego jak 2 nie mogę dać Olkowi. Fakt, że jedyne co mogę go usprawiedliwić, tak jak rozmawialiśmy z Oskarem tutaj podczas spotkania, że szukał naprawdę siebie poprzez każdy element, a ciężko mu było po prostu się wkomponować w ten mecz. I jeszcze przelatywanie w bloku do tego Ensinga, chociaż to wiadomo, to co Kuba mówił, że pomagali, szukaliśmy, zamykaliśmy jedną stronę siatki. No bardzo słabo, bardzo słabo. To jest, wyszedł nam na zero, a sen na -1 z tego co widzę. Więc kurde, wiesz, na zero. To czyli jak dasz jedynkę, to Semenowi też trzeba dać jedynkę. Dałeś jedynkę? Nie, no dwójkę dałeś. W trakcie rozmowy powiedziałem, że pała. No nie. To ile w końcu? Nie wiem. Raz piątka, raz pała. Daj miery. Daję dwóję. Ale dobra, to czekajcie, dla kogo? Dwója była dla Olka, zostajesz przy tym. Olek, Śliwka, 2. Paweł, 2. Kuba? Ja dam tą dwójkę nawet na szynach, bo jak młodzi widzowie to nawet nie wiedzą, co to na szynach jest, to jeszcze przedgimnazjalne czasy, ale na szynach dlatego, że mieliśmy ten, to co mówiliśmy o tym zahaczeniu, to jest ten jeden atak z takiej piłki niezłej, znaczy nie taki złej, ten atak taki w aut na czysto w drugim secie, który od tego problemy tam były, takie zaczęły się. Więc takie 2 na szynach, bo to też dziwi mnie, a to też jeszcze coś dorzucę do was. Słuchajcie, mają Amerykanie bardzo, znaczy taki połowicznie łatwy mecz z Brazylią w środę. Dobrze mówię? W środę był mecz. Tak. Mają czwartek, piątek wolny, w sensie na takie trenowanko. My mamy bardzo ciężki mentalnie i fizyczny mecz. Ja tu też chcę takim znaleźć problem, dlaczego myśmy, bo wyglądało też trochę, jakbyśmy fizycznie trochę padli. To, jeżeli ty mówisz, Oskar, o tym, że wszyscy skrzydłowi padli, to musi być jakaś przyczyna ogólna. To nie może być tak, że jeden padł, a drugi nie, bo jak myśmy się ratowali, jak jeden grał, to drugi nie grał, ale się ratowaliśmy. Kuba, ale nie do końca z tą fizyką bym się zgodził. No kurde, tu gadaliśmy tak samo z Oskarem. No widziałeś, idzie Semen i 3 razy górą, czy 4 razy jedzie Amerykanom. To raczej chyba nie są problemy fizyczne. No, tak, ja bardziej się bym skłaniał ku temu, że ładunek emocjonalny i to, że ten mecz był ciężki taki w sferze mentalnej, psychicznej, tak, bo był wyczerpujący, długi i trzeba było się mocno nagimnastykować. Ale nie kupuję teorii z nie kupujmy i nie sprzedajmy tej teorii, bo nie byliśmy fizycznie źle. Wszystko... Ja pytam, nie błądzę. Dobrze. Nie, no ale Semen atakuje nad Amerykanami, którzy naprawdę są wysoko w bloku, więc nie możemy mówić o tym, że jego 37 w ataku jest spowodowane słabą zniżką formy fizycznej. Najgorsze jest w tym, tutaj był taki problem tego, że my walczymy, cierpimy na przyjęciu, ciągle jesteśmy w defensywie i na przykład Semen miał momenty, w których jechał nad blokiem z piłki wysokiej, po czym idzie dobry atak po ostrym skosie, a tam bęg Amerykany, któryś już nie pamiętam, który z tych skrzydłowych wyciąga tego Semena po świetnym ataku i za chwilę następna piłka wysoka, a Semen próbuje nabijać na blok i ta piłka spada pod nogi. Tu był problem jakby powtarzalności. Mieliśmy jeden świetny atak daliśmy się bardzo szybko złamać tym, że na przykład, tak jak mówię, ostry atak, ostry skos po Semeniuka i ktoś go tam broni, no to następnym razem to ja pójdę rolatkę, tak? Olek Śliwka na przykład wchodzi w ten mecz dobrze, bo miał 2 dobre ataki, po czym jest jedna kontra, w której dostaje 3 razy z rzędu piłkę, które puszuje i od tego momentu już nie ma, czerwone światło. Idzie na zagrywkę, psuje, dotyka siatki, za chwilę znowu nie kończy ataku i nagle go nie ma. Nie, tak bardziej mentalnie przegraliśmy ten mecz, ale na pewno nie fizycznie. Mentalnie nie byliśmy gotowi na walkę z świetnie grającym zespołem amerykańskim, wykorzystującym wszystkie swoje największe argumenty. Najcięższe dla nas jest to, że na ten moment krwawimy w przyjęciu, a Amerykanie od lat są bardzo dobrze w zagrywce, z wyskoku. I tutaj zostaliśmy zepchnięci do defensywy i nie umieliśmy na to znaleźć sposobu. Kuba, przepraszam cię bardzo, ale bo walczę tutaj, żebyśmy połączyli się z naszą kadrą w Bolonii. Musimy się na chwilę z tobą rozłączyć, ale wrócimy jeszcze. A tymczasem nasza reżyserka, mam nadzieję, spróbuje dodzwonić się do naszego kadrowicza. No to spytamy tam na gorąco,
chłopaków, jak jest. No wiemy, wiemy kto, ale jeszcze potrzymam trochę nas wszystkich w niepewności. Macie jakieś typy? Właśnie nie wiem teraz, jak przejść z ocenami tak naprawdę do kogo. Czekaj, Bartokurek, bo Bartokurek, już się ocenialiśmy. Bartokurka? Dobrze, proszę bardzo. Ale nie, ja mówię a, że, nie, ale to ocenimy Bartokurka. Ale to nie mamy Kuby zaś. No, no, dobra, tak. Kuba, jak się połączymy, ja go poproszę jeszcze, dorzuci swoją ocenę. Ja idę w myśl zasadą wszystkim dzisiaj, tym, którzy byli wyróżniającymi się zawodnikami, ocena dobra i taką też daję Bartkowi Kurkowi. W drugim secie kapitalny, drugi set zaczął bardzo, że tak powiem, ciężko i mozolnie, ale odkopał się i był naszym filarem przez chwilę ofensywy tutaj w tym meczu i takim naszym punktem zaczepienia, dlatego czwóreczka dla Bartka. Jeszcze muszę sprawdzić. No. Nie, no trzy, nie mogę, nie można chyba. Dałem środkowym cztery, więc Bartkowi również daję czwórkę. Bartek, to Bartek trochę tak jak już mówiłem, no pierwszy set na zero, ale przy trzech atakach, tak? I bardzo długo czekał na swoją szansę i tam się nie wstrzelił, natomiast w drugim secie, no ciągnął nas jak mógł, bo po prostu to było. Słuchajcie, przerywamy na gorąco. Tomek Fornal jest z nami. Halo, halo, dobry wieczór. Zmierza do autokaru. Dobry wieczór. Tak, na chwilę mogę uciekać, bo jeżeli chłopak wyjdzie z autokaru, to będę musiał uciekać, ale postaram się odpowiedzieć na pytania ciężkie, które pewnie mnie czekają. Tomek, ciebie wystawili do grillowania. A nie nazwałbym tego tak. Jakby wszedłem jeszcze w momencie, w którym nie było aż takiego ciężkiego wyniku jak w połowie trzeciego seta, więc jakby wszystkie jeszcze karty były na stole, no ale nie, tam niektórzy zawodnicy w trzecim secie no to tak za bardzo już nie mieli co zrobić, bo ciężki wynik, a czasami tak bywa, no, taka nasza rola też. Tomek, co to dzisiaj się stało tak naprawdę? Jesteś w stanie na gorąco powiedzieć? Wiem, że na analizy zawsze przyjdzie jeszcze czas, ale jak byście się czuli w ogóle przed tym meczem? No bo tak tutaj rozmawiamy, że my odnieśliśmy wrażenie, że to nie do końca był ten zespół tak, wiesz, tak w ogóle z takim ogniem w sobie. No. Czy nam się wydawało? Może gdzieś rzeczywiście zabrakło tego takiego przysłowiowego błysku w oczach, który gdzieś do tej pory mieliśmy. Trzeba też przyznać, że Amerykanie dzisiaj, można oceniać, że dzisiaj słabo przyjmowaliśmy i że dużo osób nam zrobili tego naprawdę. Nie wiem, jak to wyglądało w telewizji, ale na żywo niektóre zagrywki, które leciały, to sądzę, że najlepszy przyjmujący świata miałby z nimi problem, który ma najlepsze statystyki. Na pewno nie możemy tego wszystkiego zwalać na to, że oni dobrze zagrywali, bo też były momenty, w których te błędy może nie powinny się pojawić, ale to taki jest sport. Dzisiaj Amerykanie byli lepsi. My na pewno nie zagraliśmy swojego najlepszego spotkania i dużo rzeczy możemy lepiej, dużo siatkarskich elementów możemy lepiej wykonywać i ja nie chcę tutaj w żaden sposób wybierać nas, że my dobrze graliśmy, bo zdajemy sobie sprawę, że potrafimy grać lepiej i sądzę, że my sami też oczekujemy od siebie lepszej gry i mam nadzieję, że jutro już będzie poprawa i czy będzie to Francja, czy będą to Włochy, to wrócimy z medalem do Polski, bo średnio by było wracać czwartym miejscem, to chyba najgorsze miejsce w sporcie. No my oczywiście będziemy jutro trzymali kciuki, a powiedz mi proszę jeszcze Nikola Grbić. My tak dzisiaj troszkę się śmialiśmy, że pierwszy raz trenera widzieliśmy wkurzonego, złego, takiego ostro krzyczącego. Ty też pierwszy raz, czy już jesteś z tym zaznajomiony i to my po prostu mieliśmy okazję zaobserwować Nikolę z tej strony? Znaczy, no, wydaje mi się, że każdy z nas dzisiaj w jakimś momencie mogłem opuścić nerwy, bo tak jak mówiłem przed chwilą, no nie tak chcemy prezentować siatkarsko, nie tak chcemy prezentować swoje umiejętności i na pewno trzeci set pokazał, że dzisiaj czegoś brakowało, bo no było to lanie, było to bicie i tak naprawdę staliśmy i no ciężko cokolwiek powiedzieć, ale czy pierwszy raz widziałem? Nie, wydaje mi się, że czasami trzeba krzyknąć też na nas, bo to może w jakiś sposób ten próbował nas pobudzić gdzieś w tym trzecim secie, kiedy Amerykanie od samego początku uciekli nam z wynikiem, powtarzał nam, żeby po prostu zapomnieć o wyniku i prezentować swoje umiejętności, ale gdzieś tam nie potrafiliśmy tego zrobić, no i wynik ostateczny był taki, jaki był. Panowie, macie ostatnią szansę, żeby zapytać o coś Tomka i wypuszczamy go. Nie. Ja myślę, że ta drużyna potrzebuje po prostu wrócić do hotelu i zresetować się, bo jutro jest mecz o medal, więc wydarzyło się i koniec. Tak jak mówiłem, lepiej, żeby to się wydarzyło w półfinale Ligi Narodów niż w półfinale Mistrzostw Świata, więc tak jest. Odpoczywajcie. Dziękujemy bardzo. Postaramy się jutro zagrać lepiej, na pewno też nie.
nie do takiego poziomu chcemy was i kibiców przyzwyczajać, ich samych nas, żeby tak, taką siatkówkę prezentować. Ale to jak mówisz, postaramy się zasnąć jak najszybciej, się będzie dało, odpocząć i jutro przywieźć brązowy medal do Polski. Tomku, serdecznie ci dziękujemy. Spokojnej nocy. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cześć. Cześć. No dobrze. To my wracamy do... Też tak oszczędnie. To mi troszkę, nie? Wiecie co, z tym grillowaniem, ale już nie chciałam odwracać. Mi chodziło, że akurat Tomka do rozmowy wystawili, żeby tutaj wytłumaczył się za... Nie do końca zrozumiał właśnie. Za drużynę, no ale to jest wiadomo, mecz, emocje i to wszystko. Dobrze, sam powiedział, że brakowało trochę im tego błysku wokół, więc coś w tym jest, o czym żeśmy tutaj rozmawiali i bardziej bym się dopatrywał właśnie tej sfery mentalny niż fizyczny. Ja już nic nie chcę mówić o treningu, bo zaraz Oskar mnie pogoni ze studia. Już się śmieję. Jestem dzisiaj, przepraszam, trochę bardziej agresywniejszy niż bojowy, bardzo bojowy, dobrze. No wiesz, tak. No taki... Chcesz o tym porozmawiać? Nie, no bo też jestem rozczarowany. Z jednej strony wiedziałem, że to będzie super ciężki mecz. Z drugiej strony patrzę też na to w ten sposób, że to jest element budowania zespołu. Ale z drugiej strony jestem zawiedziony, bo bardzo mocno kibicuję tej drużynie i po prostu liczyłem na coś więcej. Nawet gdybyśmy ten mecz przegrali 3-1, ale gdzieś tam widziałbym jakość siatkarską. My tu musimy powiedzieć, ty raczej bronić chłopaków w ten sposób. To jest nowa drużyna, tak? My mamy, ciągle powtarzamy to, że jesteśmy największy kapitał sportowy, natomiast to jest nowa drużyna, prosimy się o ciężkie mecze od samego początku, kiedy się tu spotykamy. Ja apeluję o to, żeby te ciężkie mecze były, bo tylko dzięki nim się będziemy budować. I taka porażka też jest potrzebna, bo wtedy ta drużyna wie, w którą stronę ma pójść, natomiast trochę tu siatkarsko brakuje, bo my raz, że położyliśmy to trochę mentalnie, ale no 30% w przyjęciu. Kolejny mecz i później nie umiemy sobie z tym poradzić. Siatkarsko trochę uciekli nam Amerykanie na pewno. Siatkarsko. Dobrze, mamy Kubę Bednaruka ponownie na linii, więc ja wrócę jeszcze do Bartka Kurka. Przed chwilą widzieliśmy statystyki i tych, którzy najwięcej punktowali, jeżeli chodzi o Amerykanów, no to DeFalco 12 punktów, tam 13 było, tutaj mam 12, ale w tym masz 6 asów serwisowych. Po naszej stronie Bartek Kurek. Wy Bartka oceniliście 3. Dobrze. Dobrze, dostateczny plus. Kuba Bednaruk, jaka ocena dla Bartka Kurka? Czwórka to będzie za dużo, dwójka to jest za mało, trójka dostatecznie, czyli ten moment zrywu w drugim secie. No i tyle. No. W przegranym meczu, ja cały czas powtarzam, no, ciężko oceniać zawodników po przegranym meczu 3-0. No ciężko na oceniać, żeby dobre oceny dawać, no bo masz 3-0, wchodzisz do szatni i co powiesz, no, że co zrobiłeś parę. My możemy sobie tak teraz analizować, no, ale to też z drugiej strony, a jeszcze dorzucę jedną rzecz. Teraz mi się w ogóle, jak się rozłączyliśmy, pogadaliśmy. Oskar, gadaliśmy wczoraj odnośnie zabrania Bednoża na tą imprezę. Ja, mnie się wydaje, takiego mam nosa, ja mam taki duży nos, wiecie o tym, że mam duży nos, jutro wyjdziemy właśnie Bednoż, Fornal i któryś z atakujących, ponieważ jeżeli byśmy tego nie zrobili, to nie dostajemy dużo odpowiedzi, które chciałby Nikola znać, bo na dzisiaj wiemy o tym, co się wydarzyło, że skoczyliśmy, że Śliwek grał fantastycznie w ataku z Iranem, teraz grał słabiej. To, że nie przyjmujemy, to jest problem od początku Ligi Narodów. Ty masz, Oskar, taki komputerek od prezesa magiczny. Tak. Więc jakbyś tak mógł sobie przejrzeć... Pewnie będziesz miał ze 3-4 lata, więcej pewnie, Liga Narodów będziesz miał od Ligi Światowej, wiesz, tam jeszcze Montreal 76 pewnie masz w komputerku. Nie mam. różnice właśnie efektywności przyjęcia, efektywności zagrywce. Ja też lubię liczyć tą efektywność nie tylko na zasadzie asa i zepsutej, ale na przykład ile razy grasz na wysokiej, na przykład z piłki ciężkiej, ile grasz na drugą stronę. Czyli taka efektywność może nie do końca się wpisuje efektywnie w zagrywce, tylko ile razy musisz grać na takiej wysokiej, która jest tylko jednym twoim rozwiązaniem, wiesz, za boiska dyszle wystawionej, która jest, gdzie kończysz na poziomie 20 paru procent, 30, to i tak jest sukces. Chodzi mi o taką analizę, czy to faktycznie my teraz to widzimy, czy myśmy te problemy chowali, w sensie tak liczbowym, bo jeżeli chowaliśmy problemy z przyjęciem przez te całe wszystkie mecze chowaliśmy problem z przyjęciem, od początku Ligi Narodów. No ale... co statystyki o tym mówią, zresztą Oskar je przytaczałeś wczoraj.
Czy wrzucił mi zagwozdkę? Nie, nie mogę ci tego podać, bo ten magiczny komputer jest nowy jednak i prezes znowu ci kupił? Prezes, tak. Nie, że nowy. Natomiast mam tylko ten sezon i poprzedni, więc to za wcześnie. A tych poprzednich lat nie przegrywałem, bo były mi niepotrzebne w tym okresie. Natomiast nie, na pewno Kuba, na, że tak powiem, na oko, to jest duży problem tu i teraz, tak? I to jest coś, co trzeba chyba powiedzieć. Po pierwsze, tracimy 10% tej ogólnej skali, czy 15% skali przyjęcia naszej drużyny. To jest spadek formy Pawła Zatorskiego. Dzisiaj nie możemy do Pawła mieć większych pretensji, bo tak jak mówiłem wcześniej, Amerykanie po prostu byli kapitalni i bardzo sukcesywnie zagrywali w tego Semena i po prostu jemu utrudniali życie. Natomiast jeżeli patrzymy na całość, no to spadek formy libero, który zawsze jeździł po okolicach 48-60 w zależności od turnieju, teraz ma 36. Czy 38 wczoraj, 38. Druga rzecz, mieliśmy Kubiaka, Leona, który wcale tak źle nie przyjmował, na pewno nie popełniał aż tylu błędów, natomiast tutaj mamy teraz na boisku Olka Śliwkę, który, ja nie wiem, to akurat mogę szybko sprawdzić, bardzo też będą przeciętne wyniki, jeśli chodzi o takie już całościowe przyjęcie i my na pewno nam bardzo mocno to spadło. A dlaczego chciałeś wczoraj to rozgraniczać, jak rozmawialiśmy po meczu z Iranem w przypadku przyjęcia Olka? Wiesz co, nie wiem. Znaczy wczoraj ten mecz z Iranem całościowo Olek grał bardzo dobrze i nie krwawiliśmy aż tak w przyjęciu, w strukturze gry. Właśnie, może właśnie to jest to tuszowanie tego przyjęcia. To jest tuszowanie, o którym mówi Kuba, tak. To jest tuszowanie. Natomiast dzisiaj wszyscy krwawili i nie umieliśmy sobie poradzić kompletnie z Amerykanami. Dlatego być może, wiesz, też się uczę roli, no, tak, oceniania, więc wybaczcie, jeśli kogoś to zabolało, bo widziałem też, że nie można przechodzić obok przyjęcia Olka, tak, ale grał całościowo bardzo dobre spotkanie z Iranem. A tutaj, tak jak mówiłem, zaczął od dwóch dobrych ataków, a później już było tylko 6 razy źle, 1 raz dobrze. A przyjęcie, no 20, ile miał? 20, już teraz 21. Tak, 21. A już sprawdzę, jak to jest w skali całego turnieju i zaraz wrócę do was z tym. No dobrze. Ale wiesz co, to jak będziesz sprawdzał, to ja mam takie, to jest zagwozdka też dla mnie, bo zakładam, że tą linię przyjęcia, czyli Śliwek, Semen i Zator, to jest linia przyjęcia, która o 3 w nocy wychodzi z knajpy i ona trzyma linię, tak. Więc ona to jest linia, która powinna działać w każdych warunkach. A dzisiaj, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam na czasie była taka reprymenda Nikoli odnośnie, że Zati, to nie są twoje piłki na lewą stronę, to masz zostawić. Czyli jakiś tam konflikt, czyli coś ustalane jest, a później nierealizowane. To też mogą być te nerwy, gdzie ja nie wiem, czy to mam brać, czy mam nie brać, a jak mam, a wezmę piłkę nie swoją. Tych konfliktów się robi sporo i na tej bazie, jeżeli chcemy zdobyć Mistrzostwo Świata, a chcemy zdobyć Mistrzostwo Świata i jesteśmy w stanie zdobyć Mistrzostwo Świata, bo ten zespół jest w stanie zrobić, to na pewno to jest numer jeden, to przyjęcie zagrywki i na pewno druga sprawa, to my musimy kontrować, bo moment, ja to mam tylko pod ileś obron, moment, bo też mam ten raport dzisiejszy, 23 obrony my, 33 oni. My 35% po obronie, oni 50... Nie, no to szaleństwo, 58. No przepaść. 58%. 58. I o 10 więcej kontr, tak? 10 dokładnie. Więcej kontr. Jeżeli my mamy wygrywać mecze z Francją, z Stanami, z Włochami, czy z Brazylią, to tam, jeżeli się będziemy tłuc, będziemy mieć porówno ilość kontr, ilość bloków, ilość wybloków, to w tym momencie będą indywidualności, które strzelą ci przy 24-24. Ale jak będzie taka przepaść, a to jest duża różnica, bo my kolejny mecz, ja już to mówiłem, myśmy chyba jeden mecz wygrali w przyjęciu przez... W Gdańsku wygraliśmy chyba jeden mecz, teraz przegrywamy kolejny mecz w przyjęciu. Więc to jest coś, co musimy na pewno poprawić i od tego to jest baza, to jest fundament. No później możemy sobie gadać o różnych taktykach, teoriach, ale jak nie przyjmujesz, to jesteś sfrustrowany. A jeszcze jak dostajesz takie asy jak dzisiaj od Defalco, to chcesz wyjść z sali. Dobra, no to ja wracam z liczbami. Bednosz 33% i 24% błędu. 24% błędów. Śliwka 35% i 11% błędów. Mówisz globalnie? Tak, w całym turnieju, w całej Lidze Narodów.
Semeniuk 41% i 13% błędów, Kwolek 57% i 6% błędów, Fornal 46% 7% błędów, Popiwczak 52% i 13% błędów, Zatorski 39% i uwaga 16% błędów. To nie jest, to jest na, oprócz Bartka Bednoża, który dzisiaj zaliczył 5 asów, to Paweł jest na ten moment najwięcej popełniającym błędy w przyjęciu. A to też nie wynika z tego, że on chce za wszelką cenę pokryć właśnie te strefy konfliktu między zawodnikami? Wiesz, część to Kuba powiedział, że dzisiaj na czasie nawet padła taka... Część tak, ale tak, błędy, które mi się przypominają Zatiego. Stoi na... W strefie numer 6 zagrywa Nimir. Oczywiście są to petardy, ale przyjmuje je na 14 metr przed siebie po stronie Holendrów. Dzisiaj idzie De Falco, zagrywa naprawdę ostro, laser. Ale ta piłka z laser i schodzi mu z rąk. To nie są tylko konflikty, tam jest dużo jednak błędów i to nie jest tylko u Pawła. I ta niska też, ja jeszcze raz o tym powiem, ta niska, no, niski procent przyjęcia to jest też w głównej mierze, jakbyśmy mieli jeszcze jakieś wartościowanie, to te piłki są niskie, płaskie. My nie dajemy sobie czasu na naprawienie tego przyjęcia. Tu mamy duży problem. My nie kontrolujemy tego przyjęcia tak jak to robili dzisiaj Amerykanie. Oni nie przyjmowali dobrze. Statystycznie, ale przyjmowali cały czas tą parabolą, z której nawet z 4 metra mógł sobie Christensen pograć pipem. My nie mamy takich możliwości. Łomacz, tylko Janusz dostaje później po głowie, ale on nie ma możliwości grania precyzyjnej siatkówki, bo się ciągle śpieszymy. My ciągle nadrabiamy, nie bronimy, później jest jedna kontra i właśnie to też, bo to też jest duży problem obecnie, że ta kontra nam nie działa. Ale my nie mamy takiego spokoju w tym wszystkim. My ciągle gonimy piłkę, ciągle nadrabiamy i chcemy szybko zakończyć, bo wreszcie mamy jakąś kontrę, nie? Paweł Zatorski, Kamil Semeniuk, tych dwóch zawodników nam zostało. No, o Pawle dużo już powiedzieliście tak naprawdę, więc formalność poprosiłabym was tylko o... Ja trójeczkę dam, bo raz, że był dzisiaj bezrobotny trochę, bo 8, 10 przyjęć, bo nie zagrywali w niego. No, znowu są, już tu patrzę, Zatorski, 2 błędy w przyjęciu. Jeszcze mieliśmy tam na przykład dyskusję. Tobie dzisiaj najbardziej chyba to na klatę przyjęcie podobało się, Paweł. No nieładnie. Niedobrze to wygląda. To jest właśnie trochę ta też różnica, to co mówię o tych parabolach piłki. Tak? Że jak Zatiego z Nimir zagrywa super ciężką piłkę, no to na tak wysokich halach to jest po prostu przyjęcie nad siebie, nad 8-9 metr, obrona piłki i wtedy próbujemy dograć piłkę do siatki, nabić, wrócić. Natomiast od Pawła to się teraz odbija tak, że jest po drugiej stronie albo po prostu przyjął na klatę i tu mamy problem, bo tu nie mamy szansy już w ogóle jakieś... Natomiast nie był to na pewno nie był ten tak słaby mecz jak wczoraj. No po prostu trochę dzisiaj był bezrobotny. No dobra, co do góry? 3 plakietki, 3 minus. Kuba Bednaruk? 3. Trójeczka. Dobrze. No i Kamil Semeniuk nam został na koniec. Dużo powiedzieliście o Olku Śliwce. Uważam, że grał Kamila lepiej niż Śliwek, więc skoro dałem 2 Olkowi, to dla mnie 3, ale to na szynach. Mhm. Na szynach. Paweł? Ja 3 dam dla Kamila. No tak jak mieliśmy podobne nocy tutaj dla Olka Śliwki, no to siłą rzeczy no, Kamil zagrał trochę lepiej. Ten drugi set miał swoje, że tak powiem, przebłyski, bo nawet statystycznie chyba nieźle wyszedł na 56% po drugim secie, no ale jakby no ten trzeci set jakby zamazał cały obraz tego, co się działo przy Kamilu, więc on nawet skończył na -1, ale wizualnie nie patrzmy tylko na liczby i na to, co miał do zrobienia i co był uwikłany, to prezentował się zdecydowanie lepiej niż Olek Śliwka. Dobrze, dorzuć jeszcze, Kuba, proszę od siebie ocenę, a ja będę płynęła do tego, do 2? Czego chcę. 2? Ja daję 2, dlatego że jeżeli daję 6 za Iran, to ja wymagam i mi się wydaje, że Semen też od siebie wymaga troszkę więcej, bo pamiętajmy, że my oceniamy klasę oceny szkolne, czyli niedostateczny, mierny, dostateczny, czy dostateczny, czyli dopuszczający, dobry, bardzo dobry i celujący. Więc jeżeli my dajemy celujący za jakiś mecz, miernie, dostatecznie, a nie, dla mnie ani Śliwek, ani Semen nie zagrali dostatecznie, bo zagrali kiepski mecz. I moim zdaniem najsłabszy, obydwaj zagrali taki najsłabszy mecz w całych tych miesiącach.
znaczy w całym TVNL-u. Więc na dzisiaj ja mu daję hec, z przyjemnością daję mu szóstki za mecze i ściągam kapelusz mój słomiany z plaży. A dzisiaj mu daję mierny, ponieważ dzisiaj my mówimy o Śliwce, że nam się nie podoba. Śliwek ma 44 w ataku, Semen ma 37. Trzy razy na 5 błędów zespołu, 3 błędy są jego. Na 5 bloków od Semen dostaje 2, jest tam minus 1, więc na dzisiaj ja wiem o tym, że wiesz, Paweł, mówisz o tym, że tam liczby. Oczywiście my sobie patrzymy na liczby, patrzymy też na to, co się dzieje na boisku, ale my już wymagajmy więcej od Semena. Ja będę wymagał więcej, tak samo od Semena, który chce być, ma być naszym liderem. Więc na dzisiaj też dostaje 2, no niestety. Dobrze, Kamil Semeniuk i Bartosz Kurek, o tych dwóch zawodnikach mówiliśmy pod kątem liderów naszej reprezentacji. Jak tak zerkałam na czat, to właśnie często pojawia się i przewija się ten temat lidera. Czy tej reprezentacji brakuje lidera? No bo okej, my stawiamy w tej roli Bartka Kurka czy Kamila Semeniuka. Dziś ten mecz pokazał, że no, Bartka brakowało w pierwszym secie, Kamila, takiego Kamila, jakiego chcielibyśmy oglądać, brakowało nam przez całe spotkanie. Dla mnie to są tematy awaryjne, tak? Ty chcesz. To dawaj. Kuba, słuchaj, to jest odkąd siedzę w siatkówce. No właśnie. Pierwszy raz na sali byłem, jak byłem w brzuchu mojej mamy, bo ona grała w siatkówkę, jak była w ciąży. To ja na sali jestem 47 lat i słyszę to od 47 lat po przegranym meczu, a może brakuje lidera. Bo jak byłby lider, to byśmy wygrali. A przegraliśmy, bo nie było lidera. To jest temat. Albo siłownia była za ciężka. No dobrze, to co? To rozumiem, że zostawmy temat lidera, to kogo nie było? Nie było po prostu szóstki na boisku? Tak byś wtedy to ugryzł? Tak, ja bym to ugryzł, to powiedziałem na początku. Jakbyśmy dzisiaj wyszli z Kaczmarkiem, czy z Butrynem, z Łomaczem, z drugą szóstką, prawdopodobnie, bo tego się nie sprawdzi, bo wiadomo, że to jest po meczu, prawdopodobnie byłby wynik podobny, bo po prostu Amerykanie byli od nas dzisiaj lepsi. No dobrze, Kuba, ale lepsi, no tylko, że nasz zespół, który wychwalamy, jakby nie patrzeć, ponad niebiosa i tak dalej, przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi nie 1-3, nie w tiebreaku, przegrywa do zera. I widzieliśmy wszyscy trzeci set. Kurde. Ale my chcemy być uczciwi w stosunku do widzów, którzy nas oglądają i do siebie. Chwalimy wtedy, kiedy jest za co chwalić. Ja mówię, że Semen dostaje 6, czy Kurek dostaje pierwszy mecz ze Stanami 6. Wtedy, kiedy grają fantastyczne mecze i dostają 6, ale my też musimy być uczciwi w stosunku do siebie i nawet do tych zawodników, bo co ja mam, możemy teraz dać zawodnikom po 5 i powiedzieć, że wszystko jest okej. No nie, bo oni sami wiedzą, że nie jest okej. Sportowiec to czuje, sportowiec to wie, że coś nie nawalił. A są oczywiście sportowcy, którzy wolą, że dostaniesz 5, bo to nie jego wina, bo w sportach drużynowych zawsze się można schować. Zawsze powiedzieć można było, że ja tam, to nie ja, to tamten. Indywidualny się już nie da. Ale chwalimy wtedy, kiedy wychwalamy, kiedy można, kiedy trzeba, ale też trzeba być uczciwym w stosunku do siebie i powiedzieć, że dzisiaj był najsłabszy mecz w naszym VNL-u. I problemem jest to, że już były już sygnały z Iranem i teraz jest też słaby mecz. Czy to jest to, czy to oznacza, że my jesteśmy słabi, trzeba wymienić wszystkich, Grbicza zwolnić, zwolnić Pokubiaka? Nie. Chodzi o to, że teraz nam się nie udało, co nie oznacza, że nam się na mistrzostwach nie uda. Tyle. Uniosłem się, aż czerwony się zrobił. No właśnie, dobrze. Bo bardzo dobrze powiedziałeś, bo to też jest tak, że na pewno nas siatkarze słuchają. Tu nikt nie przychodzi do tego, żeby wbijać szpilki i czuć się lepszym, bo mogę teraz dzisiaj pojechać Semeniuka, Śliwkę czy kogokolwiek. Jesteśmy, tak jak Kuba powiedział, staramy się tu być najszczersi, jak potrafimy i kiedy jest szansa chwalić, chwalimy, kiedy ganić, to ganiamy, tak? Natomiast ja dołożę do tego, co Kuba powiedział, że my przegraliśmy i mówiłem już to wcześniej, nam na ten moment Amerykanie odjechali, bo ten sam mecz mieliśmy w fazie grupowej, tylko tam uratowaliśmy się zagrywką, a dzisiaj się nie uratowaliśmy i świetną grą Bartka Kurka. Temat lidera. To jest temat totalnie z takiego kapelusza właśnie, co powiedział Kuba, czy jak przegrywamy, to na pewno za ciężka siłownia i nie mamy lidera. Ale wiesz co, ja mówię o tym liderze też właśnie pod kątem takim mentalnym, że ktoś, kto ci, wiesz... Ale Bartek Kurka się był liderem mentalnym. Rozumiesz, że ja nie widziałam tego, nie, szczerze. No, widzisz, nie, no ja wiesz, mentalnego lidera to Michała Kubiaka kojarzę, który, wiesz, leci nie, tam i co, buduje ogień. Może gdzieś przegapiłaś, ale był
był taki moment na początku drugiego seta, gdzie też jeszcze nie szło, on ich zbierał do kupy, wiesz, pokazywał taką złość. Nam brakło siatkarskiej jakości, brakło sportowej. Nam sportowej, skrzydeł. A, przyjęcia, B, regularnego jednego skrzydła, bo tak, bo falowanie na dobrze, bardzo dobrze grające Stany, na dobrze grające Stany, to jest za mało. I dlatego ciągle powtarzamy, że nam są takie mecze potrzebne, bo my możemy słabo przyjmować z Australią, ale tam nie ma walki. Tu, wiecie, ja naprawdę odkurzyłem to trochę w tym sezonie. Uwielbiam playoffy. Grasz w lidze i jedziesz do jakiegoś tam rywala, z którym wiesz, że będziesz gdzieś tam kiedyś grał w ważny mecz, ale to jest taki trochę się macanie, nie? A tu ten zapomni stanąć w dobrym miejscu, ten sobie zepsuje cztery zagrywki, ale jak playoffy się zaczynają, tam już nikt niczego nie zapomina. I Amerykanie grali dzisiaj jak w meczu playoffowym w lidze, czyli grali kapitalnie siatkarsko, na co my musieliśmy odpowiedzieć siatkarsko. I nie odpowiedzieliśmy. Siadło nam trzech gości skrzydłowych, bo Bartka też trzeba jednak ocenić, że to nie był Bartek, który grał wcześniej tak dobrze. Ale nie mieliśmy siatkarskich argumentów. Niby dwa bloki, gorsze bloki, gorszy atak, gorsze przyjęcie, gorsza zagrywka. No, i bez kontrataku. I 22 błędy własne, a oni mają 18. Wszędzie przegrywam. Na każdym, w każdym elemencie. Dobra, amen. Już żadnych liderów nie będzie, już nie będzie żadnej siłowni, ja ci obiecuję. Jutro nawet nie wspomnę tego słowa. A ja ci powiedziałam, kawa tak była za mocna, wiesz? Ja nie zrobiłem tych pompek. Dobrze, słuchajcie, jaki skład? Nie, czy zdziwiłoby was, gdyby jutro wyszła ta szóstka, którą dzisiaj zobaczyliśmy od początku? Czy zdziwiłoby nas? Tak. Jutro w meczu przeciwko Włochom czy Francuzom to się jeszcze okaże. Mnie zdziwiła teza Kuby, który wspomniał, że wcale by się nie zdziwił, jakbyśmy jutro zobaczyli w ogóle całkowicie nowy skład ludzi, którzy mieli mniej okazji do grania w tym turnieju. Ale czy zdziwiłaby mnie, jakby wyszła ta sama szóstka? Może z jakimiś drobnymi zmianami? Na pewno Bartka Bednoża, żeby nie było, Kuba. Kuba, słyszysz? Bednoż! Bartka Bednoża bym chciał na pewno zobaczyć w większym wymiarze czasowym. A tak to ciężko mi dywagować teraz, co zrobi trener Nikola Grbicz jutro. Czy powiem tak, że jakby nie wiem, czy jak jutro by Bartek Bednoż pojawił się na boisku, czy to nie będzie jego już gwóźdź do trumny. Bo, może bo, i tak być Oskar. No, ale bo na ten moment mówiliśmy i tu chyba trzeba, ja to jeszcze muszę powiedzieć raz, chociaż no, znowu będzie, że zawiercie się promuje. Ale nie przyjmujemy i najlepszy gościu jest w domu na przyjęciu. I wchodzi Bartek, któremu dajemy szansę i na 8 przyjęć jest 5 błędów. 5 punktów na nim zostało zrobione. Czas jest jeszcze trochę, ale jeżeli chcemy liczyć na Bartka Bednoża, to jutro już bym go nie wypuszczał na boisko. Tylko niech sobie trenuje i dochodzi do formy fizycznej, bo to może być już samobój. Jeżeli taki, jeszcze raz takie wejście, bo to było... Dla mnie byłem zły w pewnym momencie, że go już nie ściągnął, bo to było takie poddawanie meczu. Poddawanie meczu i czekanie, aż Amerykanie do 13 nas zbiją. I właśnie to była ta sztuka amerykańska, która dzisiaj była. To była sztuka. Najpierw zniszczyli Semena, wchodzi Bednoż i na 8 zagrywek. Od razu go dopadli. Dopadli go od razu. To były jak hieny po prostu. To była sztuka. I Bartka już bym na pewno na tym turnieju nie wpuszczał, bo potrzebujemy go, szukamy go na Mistrzostwa Świata. Ale kiedy mamy go sprawdzać, Oskar? No nie, no, ale my już widzieli. Niech sobie trenuje do Mistrzostw Świata, no ale kiedy? No musi grać w takim spotkaniu. No ale gramy też o medal, tak? Tak, no oczywiście, no. Dlatego ja bym wyszedł normalnie. No właśnie widzicie, dlatego się pytam o ten skład, czy wychodzimy tą szóstką, którą... Teoretycznie na swoim najmocniejszym... zestawieniem. Ja na pewno ci zawodnicy już, poza tym niezależnie czy będziemy grali jutro z Włochami czy z Francją, to będzie całkowicie inny mecz. Bo na przykład Francuzi nie powinni już nam zrobić takiej krzywdy zagrywką. Włosi może troszkę bardziej, więc my się też na siatce trochę mocniej otworzymy, tak? Z drugiej strony zagrywka, którą my teoretycznie dzisiaj nie zagrywaliśmy dobrze, bo nie graliśmy dobrze, natomiast zagrywka z Francuzami nie będzie już też tak nam dawała możliwości się gdzieś tam ich przełamywać, ale to będą inne mecze. Natomiast no,
chyba Olek, Kamil i Bartek, bo tutaj najwięcej problemów mieliśmy, też potrzebują przełamać się i zagrać o medal, bo my przegraliśmy półfinał, ale wciąż możemy powiesić medal na szyi. Patrząc też na Nikolę, Nikola jest takim zwycięzcą. On chce wygrywać i nie sądzę, żeby jutro był jakiś tak jak to Kuba zaryzykował. Rozumiem, co powiedział Kuba, ale no, patrząc na Nikolę i jego prowadzenie drużyny, no nie chyba nie byłoby. Nie będzie testowania i nie będzie treningowych zagrywek, tylko będzie gra wabank. Kochani widzowie, ja z małą przypominajką tylko chciałabym się odezwać. Przypominamy o ofercie specjalnej Canal Plus Online dla widzów kanału sportowego. Widzicie belkę poniżej, tak więc zachęcam do tego, żeby klikać w link. Tam szczegóły, promocyjna cena dla widzów kanału sportowego 20 zł przez pierwsze 3 miesiące. Ja mam nadzieję, panowie, że wy już wykupiliście. Ja już bo dobra. Co się spotykamy, to mówicie, że jutro, jutro. Jutro już musi być. My tak, ale wiesz co, bo jest weekend. Jest weekend i po weekendzie dopiero. Dobrze, Kuba podnosi paluszek. No proszę, ale ja chciałam, Kuba, wrócić do ciebie, bo oczywiście to, że powiedziałam o ofercie specjalnej, nie powoduje tego, że my zamykamy temat składu na jutro, bo jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie. Ja bym na jutro wyszedł Janusz Kurek, Fornal Bednosz i dwóch środkowych dzisiejszych. I popiwta na libero. A dlaczego? Bo nie uważam, że jakby nawet nie odpalił Bednosz, to jest spalony, bo mamy przygotowania, zaczynamy 2 sierpień, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Początek sierpnia mamy tam 3 tygodnie, 3,5 tygodnia drugiego. A więc wszyscy z Kwolo wraca, piwko, ten Firley wraca, więc tam wszyscy będą na miejscu do trenowania. A ja bym chciał mieć odpowiedź, której nie dostaję, czy ten Bednosz, ale to też, Oskar, zobacz sobie te asy, mam wrażenie, że trzy poszły po taśmie i na dodatek jeszcze się przesuwał do zatora, to trzeba z tyłu zobaczyć te asy. No, teraz tego nie zobaczymy. No jeden, ja pamiętam jednego asa, który spada mu prawie w stopę, więc to był już... Z tych pięciu. Ale ja bym, jeżeli mamy spróbować wyjścia troszkę w innej formie na przyjęciu, no to bym wyszedł z dwoma innymi przyjmującymi i z Popiwczakiem na libero i powiem tak, panowie, jedziemy z robotą, wciąż gramy o medal. Ja nie rozumiem, że jeżeli na przykład my z tej czternastki, wszyscy nas palą, z Peru nas pali, wszyscy, że mamy 16 zawodników równych, więc ja nie widzę problemu, żeby wyjść z dwoma innymi przyjmującymi, powiedzieć tak, słuchajcie, do tej pory mieliście takie małe wejścia albo graliście mecze towarzyskie, a teraz jest mecz o brąz i proszę bardzo pokazać, co potraficie. Ponieważ mamy problem na tym przyjęciu, pokażcie, że zrobicie te 55%. Pokaż piwko, że wyciągniesz tam parę piłek w obronie. Pokażcie zagrywkę Bednoża i Fornala, która jest w stanie nam pomóc i blok, bo to są dwóch dobrze blokujących facetów, a na Patrygo trzeba, chociaż Semen akurat to jest dobry blokujący, będę najlepszy tam z Fornalem, ale pokażcie nam jakość, a wcale nie uważam, że to byłoby spalenie. Na dzisiaj ja bym zaryzykował, ale ja siedzę sobie w Radomiu na kanapie po wczasach i to sobie mogę, ja sobie mogę ryzykować. Na kolację, to jest moje ryzyko. Kuba, bo wiesz to, bo wyłapałem taką jedną rzecz w tym, bo jest 20:42, a ty już ten mecz widziałeś? To my z Francją będziemy grali jutro? Ale to Kamil. Poczekaj, Kuba, bo ja próbowałam zapisać, ale czekaj, Janusz Kurek, Popiwczak, Bednosz, Fornal, kogo tam jeszcze wypuściłeś na boisko? Środkowych, tych, co byli. Tych, co byli, czyli bez Kłosika. Tak, bo Kłosik się przyda, na piątego seta wejdzie i zrobi 4 bloki sam. Jezu, jak tak będzie, to ja nie wiem. Dobrze, panowie, znaczy Oskar, ty rozumiem, nie do końca się zgadzasz z Kubą pod tym względem, że Nikola Grbić nie będzie jednak tak ryzykował, nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, no ale no, dla mnie taki skład byłby jakimś ryzykiem, bo do czegoś innego się przyzwyczailiśmy, powiedzmy, w tym krótkim czasie, obserwując decyzję Nikoli w Lidze Narodów. Jedynie co po słowach Kuby mogę powiedzieć, to wczoraj... Zmieniam zdanie. Nie. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że trochę Piwko nie wykorzystuje swojej szansy. Mhm. Być może to byłby dobry mecz, żeby pokazał, czy jest gotowy rzeczywiście wykorzystać słabszą dyspozycję Pawła Zatorskiego. Tu widzę szansę, natomiast nie zmieniałbym dać szansy. No nie możemy Semena posadzić na ławce, bo zagrał jeden słabszy mecz. Come on, Kuba. Zagrał jeden słabszy mecz i... No ja to samo. Jakby podpieram zdanie tutaj Oskara, że raczej wyjdzie ten skład, który był dzisiaj predysygnowany do gry, więc
Może jakaś jedna zmiana. Ja uważam, że wyjdzie ten sam, tylko mówię o tym, że takie ryzyko mógłby podjąć. Okej. Dobra, a na koniec już w ogóle, tak wiecie, żeby z humorem zakończyć, z kim wolelibyście zagrać? Czy Włosi, czy Francuzi? Z Australią. Z Brazylią. Znaczy, no, gramy z Francją, no, z Australią. Gramy z Francją, bo Kuba już widział mecz, no to z tym. Nie, no tak. Bo ja sprawdzam, co obstawiłem. Francja wygrywa z Włochami 3-1, to my z Włochami gramy. Przecież tak ci nie siadł kupon. Cicho. Nie zapraszaj. No, posady na Polaków, no to ten, no ale z kim by... Nie, bez znaczenia, bez znaczenia. Myślę, że wygraliśmy z Francuzami, a przegraliśmy z Włochami, to chciałbym teraz zakończyć zwycięstwem nad Włochami. Dokładnie, chciałem to samo powiedzieć, że chciałbym chyba teraz odegrać się za tą porażkę z Włochami, którą żeśmy ponieśli w fazie grupowej. No dobrze, no to niech tak będzie. No faktycznie ten kupon to tak, no to po dzisiejszych Polakach. Dobrze, mam nadzieję w takim razie, Kuba, że jutro ci na pewno kupon wejdzie. Dobrze obstawisz, o 18:00 Polacy zagrają o brązowy medal Ligi Narodów. No i po tym meczu spotkamy się z wami. Czy zagrają z Francuzami, z Włochami, to okaże się jeszcze dziś. Tak, powinni się wyrobić, skończą ten mecz o 12:00. Powinni się wyrobić. No i myśmy się wyrobili jakoś tak względnie. Godzina 5, mówiłam, jak siadaliśmy. Mm-hmm. Zgadza się. Powiedzieliście wszystko, czy nie będzie nie, tak, nie. Że wyjdziemy i powiedzieć, kurde, jeszcze chciałem to dodać? Nie, już. Raczej dodałbym tylko tyle, nie panikujmy. Nie panikujmy. To, że na przykład na ten moment Amerykanie grają od nas lepiej, to nie znaczy, że spadliśmy z pierwszego na 24 miejsce, tylko po prostu mamy pole do poprawy. I taki delikatny, zimny prysznic wtedy. Tak. Nie dostaliśmy odpowiedzi, o których rozmawiamy tu na okrągło. To jest niestety bolączka, ale Mistrzostwa Świata są za jakiś czas i jeszcze mamy trochę czasu, żeby to popracować. Za miesiąc i 3 dni. Pięknie. Za miesiąc i 3 dni, a my widzimy się już jutro. Jakub Bednaruk, bardzo dziękuję, był z nami. Pozdrowienia do Radomia. Kapel. Yes. Ole! Oskar Kaczmarczyk, Paweł Siezieniewski. Dziękuję. Bardzo serdecznie wam dziękujemy i do zobaczenia jutro. Spokojnej nocy. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.